Cześć, jestem Adam Szupan z kolejnym filmie, a dziś krótki film, w którym wam trochę opowiem o tym oto zestawie skrzyń, który posiadam od półtora roku. Jest to Keter Rigid, składający się z czterech takich oto skrzyń. Z reguły podstawowy zestaw są tutaj trzy skrzynie. Ta jest do kupienia, bo to jest taka skrzyneczka dodatkowa. I podstawowa, że tak powiem, bazowa, od której zaczynamy. Jest to skrzynka duża. Nie wiem, jakie ona tam ma wymiary, to na stronie producenta wszystko pisze. Ona kosztuje około, nie wiem, 250 zł. I potem, to jest jako nasza baza z kółkami i potem każdą z tych trzech możemy dowolnie na sobie umieszczać. Następna to jest średnia skrzynka, albo dobra, od razu wam już powiem. Będąc na tych poziomach, będę wam mówił, co w nich się znajduje. Ta jest pusta, jedynie posiada tylko tutaj taką wkładkę i to jest typowo na duże gabaryty do narzędzia. Poziomnica 40 czy nawet 50 też wchodzi na spokojnie. Następnie jest średnia skrzynia. W środku mamy dosyć sporo miejsca. Otwierając ją, posiadamy taką oto wkładkę, taką typową do narzędzia. Ja też tu z reguły daję jakieś na samodno, idą tutaj elektronarzędzia, tutaj jakąś inne narzędzia, ręczne przedłużacze, młotki, tu jakieś drobne pierdoły. Następnie dalej jest to skrzynia organizer, posiadająca już z prawej i lewej strony organizery. Akurat tu nie są to złote wkręty do drewna. Tu też jest to wszystko wypełnione. Każda z tych skrzyni posiada uszczelkę, tak że to jest wszystko przed wodą chronione. I to jak będziemy tą skrzynią rzucać, zresztą zaraz wam pokażę. Tu się nic nie stanie, bo mamy tutaj te wytłoczki plastikowe. Także jest to bardzo fajne, bardzo dobrze pomyślane. Jak widzicie, spinam skrzynię na takie boczne uchwyty. A, bo się nie zamknąłem. I właśnie za pomocą tych bocznych uchwytów można je spinać. No i tutaj w tą wolną przestrzeń najczęściej wrzucam jakieś miarki, ołówki i tak dalej. Tu jest ostatnia wolna, pusta taka skrzynka. Tutaj najczęściej lądują jakieś ubrania, drobne narzędzia, które już się tam nie zmieszczą. Jakieś mokre wałki, bo tutaj tędy może odparować wilgoć. Tutaj zamkniemy i tam to wszystko wyschnie. Tu mówiłem około 250 zł, to jest około niecałe 200 chyba. Ta 100-120 i ta jest poniżej 100. I ten cały zestawik około 600 zł. W Leroyu zapłaciłem, bo film oczywiście nie jest sponsorowany przez nikogo. Ja to zakupiłem właśnie z własnych środków. I co? Jak to się u mnie sprawuje przez te półtora roku? Powiem, że wam bardzo dobrze. Może ja nie trzymam tak jak dużo osób ma właśnie, mają po 2-3 takie zestawy, czy mają w nich konkretne narzędzia. No bo jak robią tym dzień w dzień, no to wiadomo, że jest potrzebne. A ja u mnie to z reguły stoi puste i kiedy ja mam dane zlecenie, udaje się na daną inwestycję, czy tam tak zwaną robotę fuchę, mniejsza o to, po prostu otwieram sobie daną skrzynię, pakuję co potrzebuję na daną robotę, przejeżdżając z niej, wypakowywuję, jadę na kolejną, trochę o innym kącie, czy tam no, czymś innym, co będę tam robił, co innego pakuję. Także całkiem fajne rozwiązanie. No co, u mnie może tam przez te półtora roku się sprawdzi, powiedzie, że mogły się nie sprawdzać, bo ja ich codziennie nie testowałem. Ale mam znajomych, u których to dzień w dzień wchodzi, także na spokojnie to za egzamin. Za chwilę wam pokażę film, jak je myłem i co, jak się później okazało, coś się stało, ale to już po myciu się widzimy. Dobra, od razu zobaczymy, jak szczelność wypadła. No, naklejeczki się jeszcze trzymają. Zobaczcie, suchutki. Tu jest po zewnątrz, a w środku suche, to ja sobie odkurzaczem wyciągnę. Śmieci.
tutaj tak samo sucho. Elegancko. Dobra, jeszcze tam pokażę, później będzie, że nie pokazałem. O! Czyżby tu był jakiś przeciek? No. Coś się nalało. No, czyli coś tu jest z uszczelką, trzeba ją sprawdzić. Ale wiecie dlaczego przecieka mi na dole skrzynia? Ponieważ jest tam uszczelka trochę uszkodzona, bo ja widocznie kiedyś tam po prostu młotkiem czy coś tam odkładałem. No i przez przypadek uszkodziłem. Co jeszcze o tych skrzynkach? One są praktycznie takie same, identyczne do kupienia teraz w Castoramie, tylko po prostu z pomarańczowymi zapięciami. Bo to jest też produkowane przez Ketera tylko dla Castoramy. W ogóle teraz Keter ma problem jakiś z tymi skrzyniami, bo już od paru miesięcy są niedostępne w ogóle, nie można nigdzie kupić nawet u nich na stronie. Bo prawdopodobnie tam ktoś mi kiedyś pisał, że mają problemy właśnie z wytłaczarkami. I co ciekawe, ten system, który ja tutaj mam, ten zestaw, te skrzynie, to jest Keter Rigid. A teraz Keter wprowadza niby te same skrzynki, tylko pod nazwą Keter Gear, czy coś takiego. I na razie jest tylko ta duża skrzynia dostępna. Jak to dalej będzie z tymi skrzyniami, nie wiem, bo sam nawet powiem wam teraz, myślałem niedawno, nad zakupem właśnie kolejnego takiego zestawu, bo czasem się przydaje, bo ten jeden jednak jest trochę za mało. Ale no co, Keter ma teraz problem, pewnie zdecyduje się na Kubricka, tak? Bo Kubrick ma tam kilka innych zestawów, różne, rozbudowane, jakieś technik, kart i tak dalej. No zobaczymy. Może kupimy, przetestujemy. Zobaczymy, czas pokaże. Z tego miejsca dziękuję wam za uwagę. Jeśli macie jakieś filmy, pytania, sugestie, piszcie śmiało w komentarzach. Chcecie jakieś testy konkretne tego zestawu, również napiszcie, nie będzie problemu, nagram kolejny film. No i co? Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!